Drodzy bracia i siostry, tak nielicznie zgromadzeni w tej świątyni, w naszej katedrze i wy wszyscy, którzy słuchacie przez stronę internetową czy przez radio Anioł Beskidów. Mówimy, że w Niedzielę Palmową Jezus odbywa triumfalny wjazd do Jerozolimy, witany przez tłumy. To słowo triumfalny wjazd jednak nie pasuje do tego, co usłyszeliśmy dziś od czytanej Ewangelii na samym początku. Dlaczego? Triumfalny wjazd do stolicy był znany w starożytności, dużo wcześniej niż Jezus wkraczał do Jerozolimy. Dużo wcześniej, bo z czasem obrastał w kolejne elementy, ale niemal od samego początku ustalono, że dopuszczony może być do tego wódz albo władca, który dokonał znaczących zdobyczy, bo to przecież wjazd triumfalny. Włączył nowe terytoria albo miasta. Dopuszczano zasadniczo do wielkiego triumfu w czasie wojny, po bitwie, w której zginęło co najmniej 5000 wrogów, przy małych stratach własnych. Wjazd triumfalny w Rzymie odbywał się za zgodą Senatu lub ludu rzymskiego. Sam triumfalny wjazd był okazałą uroczystością religijną, ku czci najważniejszych bogów, a kończył się na Kapitolu w świątyni Jowisza. Triumfator mający większe dokonania wjeżdżał do miasta na rydwanie. Kto miał mniejsze, na koniu. Przed nim prowadzono zwyciężonych przeciwników z ich wodzem albo władcą. Ci byli zabijani, a wielka liczba jeńców mogła być sprzedawana na targu niewolników. Niesiono albo wieziono także łupy oraz symbole zdobytych terytoriów i miast. Może się wydawać, że Jezus pragnął jakiegoś triumfalnego wjazdu do Jerozolimy. Bo przecież jak czytamy w Ewangelii, w ciągu całego nauczania zasadniczo poruszał się pieszo. A jest także po długiej drodze z Galilei, dopiero gdy znalazł się po drugiej stronie góry lub na samej Górze Oliwnej, kiedy już widać było Jerozolimę, sam każe przyprowadzić sobie osiołka. Ale co to za rydwan? To nawet nie jest koń, na który mógłby zasiąść zwycięski wódz. To nawet nie jest dorosły osioł zdolny nosić duże ciężary. To oślica z małym, sama niezdolna do noszenia wielkich obciążeń, a do tego zatroskana o małe oślątko. To nie jest wjazd triumfalny. A więc co? Jezus chce być posłuszny Bogu, który przez proroka Zachariasza zapowiadał w przyszłości jako znak wybawienia przybycie do Jerozolimy króla, ale króla łagodnego, nie stosującego przemocy i nie używający wojny. Córa Syjonu, o której słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, to mieszkańcy tego miasta, które się rozłożyło wokół góry Syjon. Oni w tym dniu, kiedy przybędzie ktoś na osiołku, powinni cieszyć się, że przybywa nie zwycięzca wojskowy, który przecież nie będzie teraz nic wymuszał. W najbliższych dniach okaże się, że nawet nie będzie się bronił, kiedy będą go poniżać i maltretować, i krzyżować. Jezus nie dopomina się od rządzących w Jerozolimie, aby mu pozwolili na triumfalny wjazd, bo oni są mu przeciwni. I to oni właśnie wydadzą na niego wyrok śmierci i wykonają. Jezus naprawdę nie przypomina triumfalnych wodzów i zwycięzców, bo nie wiedzie przed sobą pokonanego przeciwnika. Jedyny, najważniejszy, którego dopiero pokona, to szatan. Po nim zostanie pokonana śmierć i grzech. To też przeciwnicy człowieka. Nie może też Jezus prowadzić jako zdobycz przyszłe terytoria, choćby te, które będą zdobyte dla Ewangelii. Bo przecież głoszenie Ewangelii i zbawienia w imię Jezusa zacznie się dopiero po zesłaniu Ducha Świętego. Jezus nie prowadzi żadnych trofeów, które mógłby sobie już policzyć za zwycięstwo. A są takie.
To ci, których przywrócił do życia, uzdrowił, uwolnił od złych duchów. Nie ma ich w tym pochodzie triumfalnym. Jedyny, który kroczy w tym pochodzie jako zdobycz dotychczasowa Jezusa, to Mateusz, dawny celnik i grzesznik, teraz apostoł, a z czasem będzie ewangelistą. A jednak ten wjazd Jezusa do Jerozolimy to zapowiedź triumfu, który nastąpi. Ale zamiast zabić wcześniej 5000 żołnierzy wrogiej armii, Jezus sam odda swoje życie za wszystkich, którzy zgrzeszyli, aby ich uwolnić od winy. Jednak to właśnie Jego śmierć na krzyżu jest zwycięstwem nad szatanem i ona kładzie kres panowaniu śmierci. A kiedy Jezus zmartwychwstanie jako pierwszy, w swoim czasie będą mogli powstać z martwych wszyscy, którzy umrą. Kiedy przekaże władzę odpuszczania grzechów apostołom po zmartwychwstaniu, okaże swoje zwycięstwo nad trzecim wrogiem, nad grzechem, nad każdym grzechem, który człowiek wyzna jako swoją osobistą winę. Przyjrzyjmy się temu wkroczeniu do Jerozolimy jeszcze raz. Kto zdaje sobie sprawę z tego, co się w tym momencie dzieje? Naprawdę tylko Jezus, posłuszny Ojcu. Uczniowie uczestniczą jedynie w sposób zewnętrzny. Tłumy zupełnie niewspółmiernie do wagi wydarzeń. Przeciwnicy Jezusa według zamiarów złego. Tylko Jezus, posłuszny Ojcu i wypełniający Pisma, wie, co się dzieje, jak ma odpowiedzieć tym, którzy teraz każą mu uciszać tłumy. Mówi, powiadam wam, jeżeli ci umilkną, kamienie wołać będą. A tłumy i uczniowie wielbią Boga za wszystkie cuda i znaki, które widzieli i słyszeli w całej działalności Jezusa. Przekonani, że to posłany od Boga Mesjasz, dlatego wołają, błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Teraz w obliczu tego, co się dokona w Jerozolimie, Jezus nie może zakazać im wyznawać tego, do czego są przekonani, ani zakazać im nadziei, które wiążą z Nim właśnie. Oni bardzo potrzebują tej wiary, by nie zwątpili, kiedy Jezus zostanie pojmany, skazany na śmierć i ukrzyżowany. Mimo tego, jak Jezus zapowiada, wielu zwątpi, jeden zdradzi, inny się zaprze, a pozostali uciekną. Zwycięzca zostanie sam na krzyżu. W tym tygodniu, który zaczyna się w Jerozolimie, życie toczyć się będzie rytmem świątecznym, bo trwać będą przygotowania do Paschy. Wszyscy będą skupieni na obrzędach religijnych, bo w ich zagrodzie pojawił się już wcześniej baranek przeznaczony na wieczerzę paschalną. Trzeba jeszcze dokupić wielu rzeczy, aby godnie świętować. Trzeba jeszcze pójść z barankiem do świątyni, a zabitego przynieść do domu i przygotować całą wieczerzę Paschy, bogatą w obrzędy i symbole. Sanhedryn, ci, którzy rządzą Jerozolimą, musi się śpieszyć, aby zamknąć sprawę Jezusa, a to może spowodować wystąpienie zwolenników Jezusa i interwencję Rzymian. Na święta wojska wzmacniają liczebność w Jerozolimie, przybywa też Piłat. W takich to okolicznościach dokona się zdrada Judasza, pospieszny sąd nad Jezusem w Sanhedrynie, potwierdzenie wyroku śmierci przez Piłata, później wykonanie tego wyroku przez ukrzyżowanie i uproszczone pochowanie w grobie, aby ciało, broń Boże, nie pozostało przez święta. Poza Jezusem w mniejszym stopniu tylko kilka osób zdawało sobie sprawę z tego, co się dzieje. Dopiero później Jego uczniowie pojęli to, co było zapowiadane w Pismach, wyjaśniane przecież przez Jezusa, a co stanowiło zapłatę za nasze zbawienie i nasz udział w zwycięstwie Jezusa, Syna Bożego i naszego Zbawiciela. Moi drodzy, wchodzimy w kolejne dni naszego tygodnia, który co roku nazywamy Wielkim.
Spróbujmy zobaczyć Jego prawdziwą wielkość, Jego wyjątkowość, niepowtarzalność, najwyższą wartość. Pomimo epidemii, która swoim cieniem jest nad nami, pomimo lęku o to, co będzie, pomimo różnych trudności większych niż zwykle, choćby by zorganizować święta, pomimo tego, co nas przytłacza, przygnębia i przeraża, spróbujmy dostrzec, że w środku naszego życia dzieje się coś, co nas zbawia, oczyszcza, przemienia, sprawia, że coś się otwiera, że możemy zacząć wierzyć, bardziej wierzyć, mocniej wierzyć. To wszystko może się dokonać w sercu. Nawet musi się dokonać w sercu. Nawet gdybyśmy byli w samej Jerozolimie, czy najwspanialszej świątyni, czy w naszym kościele parafialnym. Musi się dokonać w sercu. Bo kto uwierzy w sercu, ten będzie zbawiony. Musi się to dokonać w domu, bo tylko nieliczni uczestniczą w tych dniach w świątyni. Aby Jezus znalazł wiarę, gdy przyjdzie. Gdy przyjdzie do naszego domu i do naszego serca. Obyśmy przez te dni tego wielkiego tygodnia chcieli Mu towarzyszyć w tych dniach, wspominając Jego mękę i śmierć i zmartwychwstanie na końcu. Cały czas w sercu przede wszystkim, z naszymi najbliższymi. Amen.